Witamy w świecie Daczy. Nazywam się Mariusz Rata i po drugiej stronie obiektywu Maciej Kukiełka. Jesteśmy doradcami handlowymi w autoryzowanym salonie sprzedaży samochodów marki Dacia w Lublinie. Oto kolejny film o akcesoriach. Dzięki uprzejmości naszego klienta, pana Wojtka z Mielca, kręcimy film na jego samochodzie, doposażony rewelacyjnie. Co będę gadał? Spójrzcie sami. Dacia Duster w kolorze biel alpejska z mnóstwem doposażeń. Za chwilę będę omawiał je po kolei, będę je pokazywał. W tym filmie skupimy się na akcesoriach, aczkolwiek samochód też jest mega. To jest benzyna 1.3 TC 150 koni z napędem na obie osie, czyli 250 Nm przy obrotach 1700 oraz mocy 150 koni przy obrotach 5250-220 obrotów na minutę. Także można tym i dynamicznie, i szybko pojeździć. Ale akcesoria. Słowo zostało powiedziane. Egzemplarz ten został doposażony w osłony nadkoli przednich oraz tylnych. Zakup oraz montaż tych elementów to rząd cenowy około 1000 zł. Dodatkowo zamontowane zostały listwy ochronne drzwi. Tutaj koszt jest około 700 zł. Podaję około, ponieważ ceny mogą się w każdych autoryzowanych stacjach nieco różnić. Poza tym są to ceny katalogowe, czyli jeszcze przed rabatami. Chętnie rabatujemy te akcesoria do kupowanych u nas samochodów. Rozmawiałem z panem Wojtkiem. Na akcesoriach i zakupie samochodu zaoszczędził 4000 zł, kupując to auto w Lublinie. Można? Można. Zapraszam dalej. W aucie tym zamontowane zostały progi. Progi te, no niestety nie jest to tania rzecz, bo katalogowo z montażem to jest około 1900 zł, ale jak sami widzicie, efekt jest powalający. Tak mi się wydaje. Dodatkowo kupujący, właściciel tego samochodu wymienił opony letnie na wielosezonowe, nie wiem czy mogę powiedzieć nazwę, może ją w tej chwili widzicie, ale wielosezonowe opony. Razem z 17-calowymi felgami. No, prezentuje się to całkiem fajnie. Ta opona wygląda prawie jak terenowa. Bardzo fajne auto. Zapraszam dalej. Jak na auto, powiedzmy, terenowe, szutrowe, zamontowane zostały chlapacze, zarówno przednie, jak i tylne. Chlapacze przydają się w szczególności przy kole przednim, ponieważ potrafi to koło chlapać na drzwi. Tutaj mamy chlapacz tylny. I jesteśmy z tyłu samochodu. Przechodzimy do końca. Co więcej, listwa na próg bagażnika. Bardzo dekoracyjna, rzucająca się w oczy. Co więcej, hak holowniczy. Też zapewne do ciągnięcia przyczep. Taka ciekawostka, fabryczna antena została wymieniona na antenę typu płetwa rekina. I oczywiście standardowe wyposażenie każdego auta, mata bagażnikowa. Zapomniałem mówić cen. Maćku, nie poprawiłeś mnie, nie zwróciłeś uwagi. No. 175 zł. Hak około 1500 zł. Listwa około 165, dobrze pamiętam? Coś około tego. Z kolei antena typu płetwa rekina to jest nie więcej niż 500 zł. Mówię ceny katalogowe do rabatów, rząd wielkości. Nie będę zdradzał, za ile sprzedajemy tak naprawdę je, ale można zyskać. Chociaż nie, powiedziałem trochę, ile pan Wojtek zyskał na transakcji łączonej zakupu samochodu i akcesoriów w naszym salonie. Zajrzyjmy do wnętrza. Tutaj też zostało
kilka elementów dodanych. Pierwsze, co się rzuca w oczy, listwa ochronna progu, oczywiście z napisem Duster. Jeżeli Maciek wjedzie kamerą do wnętrza, zobaczycie podłokietnik. Jest to podłokietnik akcesoryjny. W tym egzemplarzu został wymieniony fabryczny. Ten ma tą zaletę, że jest ze schowkiem. Można regulować kąt nachylenia tego podłokietnika. I oczywiście jest regulacja podparcia lędźwiowego. Czyli funkcje te same co fabryczne plus podłokietnik, przepraszam, plus schowek. O, proszę, schowek. Jeszcze raz. A jest również szerszy niż fabryczny, tak, no, o 3 cm na pewno. Co więcej, to nie wszystko. Autoalarm fabryczny z czujnikami wewnątrz. Te czujniki są na tym słupku oraz na słupku z prawej strony oraz fabryczny wideorejestrator. Koszty. Znowu zapomniałeś, Maćku, bo przypomnieć mi o kosztach. Listwy 145 zł, podłokietnik z montażem nie więcej niż 500 zł, wideorejestrator 1350 zł. Można. Autoalarm nie więcej niż 850 zł. Ceny katalogowe do negocjacji. Nie łapcie mnie za każdą złotówkę. U Was może być drożej, u nas może być nieco taniej, a ceny ostatecznie, kupując wszystko z nowym autem, są zupełnie wymiatające. Super auto z super silnikiem, super wyglądające, biela alpejska z tym doposażeniem wymiata po prostu. Doposażenie samochodu, które sprawiło, że samochód właśnie wymiata swoim wyglądem. Bardzo sympatyczny, fajny klient, z którym fajnie się negocjowało oraz przeszliśmy cały proces sprzedaży bez większych potknięć. Pozdrawiam Panie Wojtku jeszcze raz, pozdrawiam Pana małżonkę. Cóż więcej powiedzieć? Takie rzeczy tylko w Karara Dacia Lublin. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę dużo zdrowia w tych ciężkich czasach. Zapraszam do oglądania naszych produkcji, do kontaktu ze mną oraz z Maćkiem lub na odwrót. Nieważne, do którego z nas zadzwonicie lub zamailujecie, ważne jest, żebyście nie mailowali i nie dzwonili do osób niezaangażowanych w naszą produkcję. Jeszcze raz życzę dużo zdrowia. Do zobaczenia w kolejnych produkcjach. Cześć.